jest taki moment w życiu proroka Izajasza, kiedy spotyka się z Bogiem. Jest napisane: a Bóg rzekł: idź i mów do ludu tego. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, ażeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem: dopókiż, Panie. A on odpowiedział: dopóki nie spustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie, a choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszczona jak dom lub jak terabin, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. To jest bardzo trudna wypowiedź. Prorok dostaje informację od Boga, aby w mocy tego Boga znieczulił serce ludzi, aby mówił do nich, ustanawiał, że nie będziecie słyszeć, nie będziecie widzieć, nie będziecie. Pytałem Boga, mówię: Boże, dlaczego dałeś taką wytyczną Izajaszowi? A tu się ty odpowiedział mi tak: poznałem intencje tych ludzi i wiedziałem, że nigdy nie oddadzą mi swojego życia. Ja powiedziałem: Boże, dobrze. A zatem dlaczego nie chciałeś im nawet dać Twoich słów, aby je słyszeli? A Bóg powiedział: bo kiedy ktoś ma złą intencję, to swoich słów czyni zły użytek. I moje słowa przestają służyć moim ludziom, a zaczynają służyć diabłu. Te słowa, które czytałem wam, pokazują, że stare pokolenie musi wymrzeć. Stare pokolenie musi wymrzeć. Pokolenie religijne, pokolenie, które ma swoje własne interpretacje prawdy, pokolenie nieposłuszne, ono musi wymrzeć. Co to znaczy, że musi wymrzeć? To znaczy, że musi wejść w miejsce absolutnej dezaktywności duchowej. Jesteśmy nowym pokoleniem. Tu jest napisane: pędem świętym jest jego pień. Jesteśmy jak pień dzisiaj, jak pień nowożytnego kościoła. Pień nowożytnego kościoła. Rozumiecie? Reszta musi wymrzeć. Reszta musi się zdezaktywować. Reszta to religia. I nie ma dla religii ratunku. Nie ma dla religii ratunku. Nie ma reaktywacji religii. Nie ma podniesienia religii. Bo religia nie chce być podniesiona. Religii nie interesuje podniesienie. Religię interesuje jej własne, utarte zdanie. Prorok dostał wytyczne od Boga, żeby zamknąć religię na Słowo Boże. Bo religia bierze Słowo Boże i wykorzystuje go na budowanie piekła. Rozumiecie? Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Dzisiaj mamy nasze wspólne spotkanie i chcę, żebyśmy skierowali nasze serca w jednym głosie. W głosie realnego przebudzenia. Jak będziesz uwielbiał Boga, powiedz: Boże, jestem tym dniem, tym świętym dniem. Jestem tym dniem i nie mam niczego więcej. Nie mam żadnych domieszek, nie mam żadnych gałązek,
Jestem czystym, prostym pniem, który jest święty. I z tego pnia niech wyrastają zupełnie nowe rzeczy, Panie Boże, według Twojego słowa, według słowa Twojego proroka. Tak dzisiaj uwielbiaj Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie za Twoją prawdę, za Twoją siłę, za Twoją moc. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Jedyny i święty, wielki i potężny, dobry, mocny i mądry. Uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. Wielki i potężny, żywy i dobry, jedyny i wspaniały. Oby słyszą Twój głos do Twojego Boga, do tego, który Cię zbawił, powołał, który dzisiaj jest w Tobie. Halleluja! Jezus! Jezus!
Jestem tu i on tu jest, prawie, prawie bez której. Bez to
wszystko uda się. A teraz powiedz do każdego ducha kontrolującego, że musi puścić swój umysł i że odbierzesz dzisiaj wszystko, co Bóg ma dla ciebie. Kura rabasa, kadarabasa, my przeklinamy duchy kontrolujące, duchy kontrolujące. My teraz mówimy do was, że jesteście pod naszymi stopami. Kura rabasa, kadarabasa, 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 bądź się innymi językami, bądź się innymi językami. Swoje ciało.
trzeba swoje ciało. Trzeba swoje ciało. Oh, 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 oh
długo, aż wykopiesz swój skarb. Módl się teraz w tą stronę. Będziesz realizował w swoim życiu.
i każda decyzja będzie przekuta na praktykę. Zwiąż się sam z tymi słowami. Jezus jest Panem ludzi wolnych. Jeśli chcesz realnych zmian w swoim życiu, to podejmij decyzję. Podejmij decyzję. Niech namaszczenie nie przeleci przez ciebie. Tylko niech zbuduje w tobie silny kręgosłup i podstawę do tego, żebyś realnie decydował w swoim życiu. Czego chcesz? Zadaj sobie to pytanie. Czego tak naprawdę chcę? Czego tak naprawdę oczekuję? Czego oczekuję w moim chodzeniu z Bogiem? Życie mam jedno. Dzisiaj jest tylko dzisiaj. Dzisiejszy dzień. Chcę przeżyć tak, jakby miał być ostatnim dniem. Podchodźmy do rzeczy świętych. W sposób święty. Przykładajmy odpowiednią miarę. Uwielbiam Cię. Thank you.
jesteś w kompromisie, w grzechu. Podejmij teraz decyzję, że rozdzielasz to. Przyjdź tutaj, uklęknij i pokutuj z nim. Bo jest wielka przepaść między tym, co stare, a nowe. Klęknij i pokutuj. Mów do Boga, że dokonujesz rozdzielenia między tym, co stare, a co nowe. Czy to jest twoje definitywne rozdzielenie między tym, co stare, a nowe? Pokutuj ze swoich tuż jest na dół, przekonań, jakiś pracownik. Pokutuj teraz. Zmiosły jego drogi. Pokutuj. Są dwie drogi. I wielka widzenia. Bye.
Thank you.
Słyszę dźwięki z nieba. Yeah.
Thank you.
zamysł nowego przymierza. Wykorzystując to, co zrobił Jezus.